Witam, prawda? Witam, prawda? Kontynuujemy naszą przygodę na pełnym morzu. Wstaje świt. Mamy plan na naszą tratwę. Wydaje mi się, że będzie trzeba trochę z tyłu dobudować ewentualnie. Jeszcze. No, to trzeba było jakoś policzyć, nie? Młotkiem, ile tutaj wychodzi tych. A nie, nie da się chyba za bardzo tego. A może muszę się coś zjeść, bo nie umiem biegać przez to. Czekam, aż się zrobi. Albo my chcieliśmy dopłynąć tam do tego, tego, dobra? Jakiego steaka sobie wrzuciłem? Co ja w ogóle planowałem tutaj tam zrobić? Tam jakaś tratwa płynie. Aha, my chcieliśmy za tą tratwą, ona już jest za daleko. Pamiętasz? Nie. Czemu za daleko? No nie. Chyba, że... No jeżeli płyniemy. Płynie w tamtą mańkę, to nie wiem, czy ją dogonimy. No, ona nie płynie w ogóle. Mamy pytanie, czy my płyniemy. Tego nie wiem. Nie płyniemy, czy my się zbliżamy, bo tak mam wrażenie, jakbyśmy chyba w miejscu stali. Jest, nareszcie się zrobiło. Ciekawe, ile mi doda. Może być. Nie wydaje ci się, jakbyśmy w miejscu stali? Trochę. Co mi wodę podpierdalasz? Właśnie chciałem ugotować. O co ty chodzi? Ty we sobie wodę robisz? Wrzuciłem po prostu, nie, musimy płynąć inaczej, bo tam nie dopłyniemy. Ale jak wygląda... O, idzie chuj. Marny. Myślałem, że będzie... O, coś chyba płyniemy. Drugą mańkę, tą byśmy... Tak, mamy plan na tratwę, ale musimy ogarnąć. Nie wiem, czy nie będzie trzeba dobudować. Zaraz policzę młotkiem, ile mamy. Widzę się, kurwa, jak trzeba. Ogólnie nie mam desek chyba. Ogólnie mam mogę cały czas wrażenie, jakbyśmy w miejscu stali, nie? A jakbym tak spróbował? Nie, tak się nie policzy. O, jest, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To chociaż jeden jeszcze rząd trzeba dorobić. Dobra, ale gdzie tu są jakieś deski, czy... A 7 na szerokość mówisz tu? Stąd do tu? Znaczy... No... Na długość. Najpierw by trzeba było wyrównać, ile jest tutaj. Ile na ile, nie? Czy jest równe to? No to jest 7 od dupy do żagla. Znaczy, no, tak, nie? Jak stoję, jak patrzę. Okay. 7. To jeszcze drugą? Jeden, z tyłu. O, okej, okay. Dobra. A mi się wydaje, że no, tu na szerokość jest trochę za małe, nie? Czy nie? Pod tą, no bo żebyśmy mieli punkt wyjściowy, to by musiało być wyrównane, czyli żeby był kwadrat, a nie prostokąt. I potem z tego możemy wychodzić, z tej pozycji jakby wyjściowej możemy dalej kontynuować. Kurwa, mam 20 desek, czemu nie buduję? Może nie mogę. O, wyspa jakaś przed nami. Jak to się robiło? Kurwa. Masz pod prawym przyciskiem myszy. A to dobra. Już przypomnę sobie. Plastiku oczywiście zabrakło. Musimy wydobyć. I chcesz zrobić 8 tam? Ogólnie. Tak. No i też by trzeba było na szerokie zrobić 8 i wtedy będzie git. I wtedy będziemy kombinować, bo my... A, nie będziemy wam zdradzać. Zobaczycie. A zobaczycie, bo nie wiadomo, czy w ogóle to będzie to. Ja się muszę napić, kurwa, no trzeba uzupełnić to. Nie muszę coś zjeść. Najlepiej sobie, kurde, właśnie wziąć. Tu jakaś płytka woda jest. Ty. No wyspa jest przed nami.
Nie wiem, chciałem na nią popłynąć właśnie. Może coś znajdziemy fajnego. No już jesteśmy. Ale chcę się zablokować, wiesz, żeby nas nie obróciło. Ja płynę po tą beczkę. Tak, żeby nam tratwa nie odpłynęła. O! No nie widzę tu nic. Jakiś czerwony kwiat. Kurde, nie mogę zawalczyć pod wodą. Ale deski się przesunie przy lasu. Trzeba sobie, kurde, rozumiesz, uzupełnić paski i działać, no nie? Jak to jeszcze mogę, co ja tu mogę? Mango pierdolę chyba. Pocieszające jest to, że się dowiedzieliśmy, że nie tylko my zrobiliśmy taką banianę. Że od razu, po rozpoczęciu gry, próbowaliśmy na wyspie się rozbić. Nie, to było najbardziej logiczne rozwiązanie ever. Ta nasza tratwa składała się z czterech bloków, które miały zostać unicestwione przez rekina. Widzisz wyspę? No wiadomo, nie? Ja bym spierdalał normalnie od razu na wyspę. A, właśnie tu muszę rozejrzeć za kamieniem. Daj mi moment. Szukam. No zjem jeszcze czerwone porzeczki, będę kurde testerem. Okej, może można było gotować w sumie. Porzeczki? No nie wiem, coś tam zawsze można ugotować, nie? Chyba czy... No ale porzeczek to nie, raczej mi się nie ugotował. Jak? A jak zrobisz, a jak kompot zrobisz zupę? No ale, ale byś musiał mieć drugi kubek chyba, no bo jak? Tu jest ryba. Ten łosoś chyba nie wejdzie na grilla. Dobra, trochę kamienia wydobyłem. Kurde, dobra, łowię ryby, bo przecież... Za mało tego kamienia. Trzeba więcej. W sumie na te wyspy to się chyba idzie tylko po to, żeby ten kamień wydobyć, tak ci. Ja wrzucam rybę, bo... Trzeba uzupełnić. Ja spierdalam i zaraz zagryzie na śmierć. To rekin. Rekin jest tu. No. Dobra, chyba możemy odpływać dalej. Plastiku trzeba narobić. Drewno trochę zebrałem chyba, nie? 17 desek. Woda by mi się przydała. To i żebyśmy płynęli w stronę śmieci jakichś dziadostw, to tak się musi wydać. Fajna gierka. Fajna, no. Zakładam, że jak będziemy mieli właśnie, wiesz, już taką wypasioną tratwę, no to będzie po prostu tak no łatwiej, no lepiej. I teraz na razie trochę jest strugle z niektórymi rzeczami. Że tak powiem, światowo. Struggle. Z plastikiem najbardziej. Desek w sumie też zaczęło brakować. Ciebie by było 8, mówiłeś. A tutaj by musiało być... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Nie, raz. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... No nie, wróć. 3, 4, 5. Tu mamy 5 tylko na środku. Chuj marny. Kurwa zjadł. Masz. Nie mam plastiku, żeby odbudować. Dobra, odbudowałem ją. Czyli mamy 8 na 5, czyli na szerokość później będzie być już. No chyba, że prostokąt też przecież może być, nie? Czy... No może, ale nie mamy pozycji wyjściowej jakby, żeby było równo z każdej strony. Kurwa, muszę zjeść tą rybę, bo przecież... Będziesz to siadł? Tak, bo mi jest spietala w chuj. Teraz się napiję. Ja naleję wodę. O! Chodź.
Beczko, 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 beczko. Moja. Nie no, tutaj to lepiej. Nieważne czyja, tylko żeby właśnie było. Plastiku widzę, że trochę. Lubię ten plastik. Beczek nie omijam. Co my tu mamy? Patki. Fuck. Chyba stakować te rzeczy, które mamy te same jakby. Bo widzę, że się taki sum dwa razy miejsce zajmie. Jak to moja woda? Glina. Głowa. No, czemu nie go wypić? O. Potrafisz sofa. Po prawej widoczki. Dobra, mamy tak. Oczywiście przydałoby się ulepszyć. Beczki, beczki, beczki. Ale oczywiście nie ma plastiku. Okej, chyba płyną do nas nawet. No, bo to ustawiłem ten żeby. Dobra, muszę to zerzeć. A, wpadłem do wody, nie! Przydałby się kurde jakiś harpun zamiast tego haku, bo... Ciekawe co tam w ogóle będziemy mogli jeszcze wynaleźć. No, podejrzewam, że dużo, bo my jesteśmy w takiej... Erze teraz, kurde, nie wiem, kamienia łupanego, że tak to nazwę. No, no, no. Tak to trochę wygląda z perspektywy tego, co widziałem w menu głównym. Mokra cegła. Fuck. Come back. Damn it. Ten plastik się przydał. Damn it, nie mogę trafić. Chciałeś wrzucić nasioną palmę do morza i nie trafiłeś? Gdzie jest? Nie, chciałem po prostu wywalić z ekwipunku, bo to gówno takie, że... Lombeczko przed nami. Coś by tu by trzeba było zacząć... robić. Wzmocnijmy, i tak nie ma, musi być plastik, nie? Wzmocnijmy to, co jest słabe i można normalnie wyznaczyć środek już do budowania w górę, no nie? Na razie myślę. To bym dał, na, żeby nie było 8 na 5, tylko 8 na 8. Potem sobie będziemy w górę robić. A nie, nie jestem pewien, dlaczego chcesz, żeby koniecznie był kwadrat. A jak coś później, znaczy, no może niby tak tam być, gdzie ale, jest środek ale i patrz, przucę, ale patrz jak na szerokość mamy mało miejsca, my tu mamy ledwo 3 skrzynki i już chyba miejsca nie ma. No niby tak, no nie no, może być tylko, ale to dlatego do góry właśnie będziemy robić, czyli... No tak, ale tak. Jeszcze pamiętaj, że mamy tam, już widzę, że jest, bo nam się odblokowało pole uprawne i tak dalej, więc wydaje się... Nie no, zawsze tak można, można poszerzyć, wow. Nie śpieszy się. Coś tutaj jedzie. Śpieszysz. Ty, wielka wyspa przed nami. Tak, bo tutaj zniszczył coś, no tam. Skurde. No tak, ale czy my jesteśmy na nią gotowi, bo ostatnio to mieliśmy surowce zbierać w sumie. Tak, kurde. Uwaga, uwaga. Mieliśmy tak, bardziej surowce zbierać. Na tę chwilę to chcemy plastik, żeby zacząć budować coś. Nie, chyba sobie odpuścimy tą wyspę. Za mało surowców pozbierajmy, po prostu rozbudujmy to, co mamy. Może tam będzie drewno zebrać można pewnie, nie? Albo będzie na przykład wrak samolotu, bo nie wiadomo co może być. Trzeba chociaż rekonesans zrobić, myślę. A jak coś się tam... A w sumie możemy się zablokować po prostu.
No gorzej będzie, jak będzie ptak, nie? Ostatnio prawie zginęliśmy tam. Co? We dwójkę. No ale coś ptak, nie przyjaciel. Dobra, ja wstawiam sobie śledzia. Dobra, ja ci tu daję to. W sumie to bym też coś połowił. Hej, hej, hej. Ale nie płyniemy w ogóle w stronę tej wyspy. Wiatr. Czy mniej więcej płyniemy, no ono się trochę pojawia. Trochę się pojawia. Powolutku płyniemy. Jakby nam ten skurwiel nie zaczął gdzieś podgryzać. O, jest ugotowany ten rybka. Już idę, tylko kurde, co się ma... O, jest. Na pewno tam płyniemy? Ja nie widzę tej wyspy. Bo... Ty, gdzie ta wyspa? Co ona zniknęła? No, była wyspa. What? Co jest? Chyba, że za mgłą jej nie widać. Chyba, że zamgliło, ale no była wyspa, no. Teraz wygląda tak, jakby w ogóle jej nie było. Co będzie? Nie pasuje tutaj. O, znalazłem jakąś paczkę. Potrafisz aloes? Aloes. No plastik by się przydał, chuj, jadę. Dobra. Nie, no to nie ma dalej jeszcze. Nie wiadomo, co się z wyspą stało. Okej, może to była Fata Morgana, tylko że taka na wodzie. Wiesz, jak jesteś na pustyni i chciałbyś wody, a jak jesteś na wodzie, chciałbyś ląd. I po prostu Fata Morgana. Ja trochę jeszcze rybek złowię chyba. O, no, ja się tutaj robię. Na zaś. Napiję się. No według mnie tak delikatnie za szybko te żarcie i picie spierdala. To się nie można na innych rzeczach skupić. No trochę jestem za bardzo skupiony na tym. Ale wiesz, może to jest na zasadzie właśnie kwestia grilla, nie? Później zrobimy jakiegoś super grilla, który ci tak usmaży, że jak opierdolisz, to po prostu będziesz miał spokój. Tylko daleko jedzenia musisz mieć na tyle dużo, żeby móc... Albo po prostu większy, bo... Są takie ryby, które nie wejdą na nie, na to. A no, w sumie. Ty, zobacz jaki kurwa wieloryb. Jo pierdolę. A wyspy nie ma. Jest po prawej jakoś, ale jakoś mało. Wieloryb mógłby zostać naszym przyjacielem. Mógłby nam rybki, ten, mógłby nam rybki załatwić. Mógłby nam przynieść czasami, nie? Tak podpłynąć i wypluć nam kurwa taką normalnie fontannę ryb. Dawaj ten plastik. No, dziad. O, beczki. Najlepiej jak zarzucam i nic nie złapię. Dobra, tego chyba można złapać po prostu. Płynie chyba rekiem, kurwiecz. Może pan ma krew? Nie wiem, bo to kurde, dzida mi się zepsuła, dawaj go. Kurwa. Ja pierdolę, no nie, wracaj. Muszę zrobić dzidę. No i liny nie ma. Zrobić linę. Nie złapiesz tego plastiku dziadowskiego. O, jest pięknie. Muszę coś zjeść, bo już biegać nie mogę znowu. Gdzie dalej? Ja tu chyba ten. Rzucam się jakąś rybę, ale strasznie mała jest. Dla mnie? Tak. Zajebiście.
Wzmocnię może już te... Może mogę to zamienić. Dobra, jest wzmocniony. Teraz mi się hak rozpierdzieli. Z plastikiem największy problem. Dobra, to mam powzmocnione, to teraz też to na szerokość, żeby 8 było, tak? Czyli dobudujemy z, może tu, tu z tej 3, strony. 3, 3, tylko nam brakuje. Ryba, ryba, ryba. Nie wiem, czy byś chyba musisz pierdalać. Ale pierdalaj. No jest dobra. Dzięks. Już nie mam plastiku. Płyniemy w stronę. Dosyć sporo tutaj widzę śmiecia. Jak w ogóle pożyteczni jesteśmy też, nie? Wiesz, od razu oczyszczamy środowisko. Nie tylko próbujemy przetrwać i nie zginąć. Oczyszczamy też środowisko. Najlepiej wypuścić takich paru zagubionych na rejs i wyczyszczą ci ocean. Chyba ja desek nie mam. O, i to. Woda spiedala. Desek mi brakuje. Ja ci nie wiem. Ja mam 4 przy sobie. Też nie, nie szału nie ma. To chyba nie będzie tak hop-siup z tym, kurde, rozbudowaniem. Damy radę. Ale widzę liści, widzę za to, że z liśćmi nie ma problemu. Na razie. Tak. Dobra. Widzę plastik. Plastik. Ja też czasem możemy zrobić, wiecie, tak, że postawimy 2 stanowiska, nie? I będziemy mieli już gotowane na zapas. No, też można. Prawda, to jeszcze nie wydaje mi się, żeby to był ten etap. Ja widzę, że teraz wyspa za wyspą. Ja się pytam, gdzie zniknęła ta wielka wyspa. Chyba ją minęliśmy. Jakoś. Na pewno. Bo teraz się wyłania gdzieś tam z mgły za nami. O, po lewej też jest znowu następna. Linę miałem zrobić. Chodzi o to, że skoro desek nie mamy, to można po prostu tam popłynąć z drewna narąbać. Tak. A masz siekierę, bo u mnie jest tak... Na 2 uderzenia i koniec będzie. Ja mam jeszcze. Ustawiłem ster na wyspę. Chyba, że chuj z tym rekinem i tam popłynę po prostu. Fuck. Nie, nie dopłyniesz, zginiesz szybciej niż... Znaczy, na wyspę to nie, ale ten... Niektóre z tych rzeczy zamiast je łowić, to chyba wezmę, wskoczę po prostu i... Idę po tą beczkę. No też nie zdziwię się, jak ktoś w komentarzu napisze, że ten... Że po prostu nie opłaca się łowić, no nie? Że po prostu wskakujesz, bierzesz i spierdalasz. Że więcej nazbierasz w ten sposób, nie? A zawsze wiesz, jak obaj wskoczymy, to jednego rekin będzie najgorszy. Nie płyniemy w stronę wyspy w ogóle. Stoimy w miejscu. Bo płyniemy po przeciwnej stronie od wiatru. A bo to jeszcze trzeba mieć wiatr. To nie jest tak, że kurde żagiel stawiasz. Nie. I się kurde robi. Okej. Nakłada ziemniaka. Woda.
I tak po prostu, kurde, jak się zregeneruje na maksa, można coś tam połowić, ale jak się zregeneruje na maksa życie i jest dużo tego do zbierania, to jump do wody, pach, 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 pozbierać tyle, ile dasz radę, zanim cię nie ujebie tak porządnie i spierdalasz i znowu się regenerujemy. Myślę, że to będzie chyba lepsze. Oczywiście można też coś tam zarzucić, jak się regenerujesz tego haka, no nie? Wiadomo. No, trzeba było coś połowić teraz. Bo może ty postaw, a ja wzmocnię i tak się dogadam. Może być. O ile będę miał oczywiście komponenty. Nie pasuje tutaj, no chyba mnie raz... Mamy już. Kurde, beczka ucieka. O nie ma tak. O kurde, patrz, ucieknie. Dawaj, leć po nią, skacz. A! O, nawet kamień miała. To jest druga. O, ile desek. Fajnie. Dobra, co tu wzmocnić? A, drewno mi brakło. A. Nie plastiku, tylko drewno. Nice, nieźle. Ja nie mam plastiku za to. Aby było zabawnie. Masz plastik? A ja mam drewno po lewej. Się uzupełniłem. Dobra, jeszcze tu zostawię szamę. A oni to specjalnie zrobili, obniżyli taką prędkość sprintu czy pływania, bo żebyś nie dopłynął do zbyt wielu rzeczy i... Wypadłem. Chodźcie, chodźcie, beczułki. I inne. O, skrzynia. O. Dawaj. Moja. Muszę hak zrobić. No, ale już tam widzę kolejne w oddali. Fak, zepsuł mi się. Hak. O, atakuje nam coś, czy nie? Nie. Kurde, nie mam plastiku, żeby hak zrobić. Ja pierdolę. Czekaj, tam ci może. Dzięki. Da. Nie no, hak musi być. No. Jak, chociaż na początku jakoś sobie i bez niego radziliśmy. Nie, mieliśmy na starcie, dobra. Potrafisz robić co? Cytat motywacyjny. Nie zginiesz na morzu, zginiesz na lądzie. Cytat motywacyjny. W rafcie. Dobra, tu. O, ale plastiku wpadło, dobrze. Dobra, no muszę coś zacząć pierdalać. Kurwa, ja pierdolę, zamiast wyciągnąć dzidę, to zjadłem rybę surową. Ja. Na prawo. Beczka. Nie, to jest ten etap, że musimy... Kurwa, drewno tych surowców. Można zbierać. Bo jest lipa. I nie wiem, czy słyszałeś, ale jednak
next genowy Wiedźmin nie, na PC to nie poszedł tak, jak chyba Redzi planowali. Na PC to słyszałem, że nie, ale podobno no, gdzie indziej. Konsole tak, na konsole jest okej. Okay. Tam nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, ale na PC niestety, ale kicha totalną. To nie naprawiam. Tam ogólnie podobno też jest jakaś faza, że jak ten ray tracing się włączy, to jest chujowa. Też, ale w ogóle chodzi bardziej o DirectX 12 też, żeby nie włączać, tylko na 11 grać. Bo samo włączenie DirectX-a ci zabiera gdzieś tak 30% FPS-ów, jak nie więcej. Aj. A ray tracing to już w ogóle, nie? To już on tam zabiera po 70 FPS-ów albo i lepiej. Ludzie mają kurde... Psuje wszystko. Że to chujowo wygląda w ogóle, nie? Podobno. Wygląda nawet spoko. Mi się wydaje, że jest okej. Tylko ta optymalizacja jest dramatyczna. Że ludzie, co mają GTX 4090 ledwo 60 FPS-ów wyciągają. A tam masz kartę za 11 tysięcy. No, nie może sobie Wiedźmina zagrać z 2016 roku. Ale za to wy możecie oglądać, jak my gramy w Rafta. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Na razie.